Adam, po długiej przerwie wróciliście w końcu do treningów. Jak twoje pierwsze odczucia? No na pewno każdy długo czekał na to, bo już minęło półtora miesiąca. Każdy praktycznie musiał w domu siedzieć, robić te treningi indywidualne. Już brakowało trochę tego boiska, więc na pewno wszyscy się cieszymy, że mogliśmy tutaj wrócić na boiska treningowe i poczuć trochę tej piłki, pobiegać na tym boisku z piłką, bo to jest jednak zupełnie inaczej. No właśnie, mieliście długą przerwę. Byliście odizolowani, siedzieliście w domu. Co przez ten czas robiłeś? Jak spędzałeś ten czas? No na pewno wszystko, trzeba robić wszystko to, co wysłał trener Wojtek, tak indywidualnie. Bieganie, różne ćwiczenia w domu, stabilizacyjne. No oprócz tego siedziałem z dziewczyną cały czas praktycznie. Też można było robić to, co na co nie ma się czasu zazwyczaj, no jakieś czytanie książek, czy rozwijanie siebie, też o studia musiałem trochę zadbać też indywidualnie, więc na pewno było co robić, nie marnowałem tego czasu, chciałem się rozwijać jakoś tam osobiście. Ostatnio przedłużyłeś kontrakt z Polnikiem, ta informacja cieszy. Pewnie jesteś teraz jeszcze bardziej zmotywowany, by wrócić do gry. No na pewno, tak wiadomo. Minęło już 2 lata, ja też nie grałem jakoś dużo, też ten rok ciężki z chorobą, więc na pewno cieszę się, że klub tam daje mi jakąś tam szansę. Ja też chcę pokazać, że nie jestem tutaj przypadkowo i pokazać, na co mnie stać, więc jestem wdzięczny klubowi, też chcę pokazać sobie też, że na wiele mnie stać i mam